Simon Sebag Montefiore. Stalin, dwór Czerwonego Cara. Odcinek 67. 3 tygodnie później, rankiem 1 kwietnia, Stalin spotkał się w kąciku z dwoma swoimi najbardziej agresywnymi marszałkami. Żukowem, który dowodził pierwszym frontem białoruskim, i Koniewem, dowódcą pierwszego frontu ukraińskiego. No dobrze, kto zajmie Berlin? My czy sojusznicy? My zajmiemy Berlin! Warknął Koniew, zanim Żukow zdążył otworzyć usta. Taki z was człowiek! Uśmiechnął się z aprobatą Stalin. Żukow miał szturmować Berlin z przyczółków nad Odrą przez wzgórza Zejlowskie, Koniew wyprowadzić uderzenie w kierunku Lipska i Drezna z północną flanką nacierającą w stronę południowego Berlina równolegle do sił Żukowa. Wierchowny pozwolił każdemu z nich wierzyć, że to właśnie on zajmie Berlin. Bez słowa przeciągnął na mapie linię graniczną pomiędzy frontami, ale nie doprowadził jej do samego Berlina. Koniew zrozumiał, że otrzymał w ten sposób zgodę na udział w szturmie Berlina, jeśli zdoła. Kto dotrze do Berlina pierwszy? Zagrał na ich ambicji Stalin. Niech go zajmie! Tego samego dnia Stalin zapewniał Eisenhowera, że Berlin utracił swoje znaczenie strategiczne, co jeden z historyków określił jako największy prima aprilisowy żart we współczesnej historii. 2 dni później obaj marszałkowie popędzili na lotnisko i w odstępie kilku minut znaleźli się w powietrzu. Ożywiało ich, jak przyznał Koniew, namiętne pragnienie, by wygrać wyścig do niemieckiej stolicy. Kiedy rozmieszczali swoje siły, umarł Roosevelt, co dla Stalina oznaczało koniec pewnej epoki. Kaleki prezydent zdobył jego zaufanie i wzbudził w nim skąpe ludzkie współczucie. Mołotow wydawał się głęboko poruszony i zasmucony. Harriman nigdy nie słyszał, aby Mołotow mówił tak szczerze. Stalin, bardzo przygnębiony, przyjął Harrimana i trzymał jego rękę przez 30 sekund. Po latach, podczas wakacji na daczy w Nowym Afonie, Stalin przyznał, że Roosevelt był wielkim mężem stanu, mądrym, wykształconym, dalekowzrocznym i liberalnym przywódcą, który przedłużył życie kapitalizmowi. 16 kwietnia o 5 Żukow położył ogień zaporowy z 14 600 dział na wzgórza Zejlowskie. Obaj marszałkowie mieli łącznie pod swymi rozkazami 2,5 miliona żołnierzy, 41 600 dział, 6 250 czołgów i 7,5 tysiąca samolotów, co stanowiło największą koncentrację siły ognia, jaką kiedykolwiek zgromadzono, ale wzgórza okazały się trudną przeszkodą. Żukow poniósł ogromne straty. O północy zatelefonował do Stalina, który go zbeształ. A zatem nie doceniliście przeciwnika na osi berlińskiej? Koniew osiągnął większe sukcesy. Potem Wierchowny zatelefonował do Koniewa. Żukow ma poważne kłopoty. Jeszcze nie przełamał obrony. Stalin
urwał. Koniew, który dobrze znał Wierchownego, milczał, dopóki Stalin nie spytał, czy nie można by przegrupować sił pancernych Żukowa i rzucić ich na Berlin przez lukę w waszym froncie? Koniew odparł z przejęciem, że można skierować na Berlin jego siły pancerne. Stalin spojrzał na mapę. Zgadzam się. Skierujcie swoje czołgi na Berlin. Żukow był zdecydowany zająć Berlin sam. Z pogwałceniem elementarnych zasad taktyki zaatakował wzgórza czołgami, które ugrzęzły w błocie, tworząc ogromny zator. Stracił 30 tysięcy ludzi. Stalin nie telefonował do niego przez 3 dni. 20 kwietnia Żukow dotarł do wschodnich przedmieść Berlina. Obaj marszałkowie wśród zaciętych walk, zdobywając dom po domu, ulicę po ulicy, torowali sobie drogę do kancelarii Rzeszy. 25 kwietnia Koniew zarządził atak w kierunku Reichstagu. 300 metrów od gmachu Reichstagu Czujkow, który prowadził natarcie Żukowa, natknął się na siły radzieckie, czołgi Koniewa. Na miejsce pospieszył sam Żukow i wrzasnął na Rybałkę, dowódcę czołgów Koniewa. Co tu robicie? Rozczarowany Koniew skierował się na zachód, pozostawiając Reichstag Żukowowi, lecz Stalin zaoferował kolejną zdobycz. Kto zajmie Pragę? Stalin czekał w Kuncewie, pojawiając się w gabinecie tylko na kilka godzin około północy. 28 kwietnia w bunkrze pod kancelarią Rzeszy Hitler poślubił Ewę Braun, podyktował swój testament, po czym oboje napili się szampana. 2 dni później, gdy Żukow podszedł bliżej, Hitler wypróbował ampułki z cyjankiem na swojej suce blondi. Około 15:15 przy stłumionym gwarze trwającej na wyższych poziomach zabawy Hitler popełnił samobójstwo, strzelając sobie w usta. Ewa zażyła truciznę. Ich ciała spalono w ogrodzie kancelarii. Goebbels i Bormann stanęli przed stosem pogrzebowym i oddali Führerowi ostatni salut. O 19:30 nieświadomy niczego Stalin zjawił się w swoim gabinecie, aby spotkać się z Malenkowem i Wyszyńskim przed powrotem do Kuncewa. We wczesnych godzinach rannych 1 maja niemiecki szef sztabu zjawił się w kwaterze głównej Czujkowa, aby poinformować o śmierci Hitlera i poprosić o zawieszenie broni. Jak na ironię, był to Hans Krebs, ów wysoki oficer, któremu Stalin, odprowadzając na dworzec Japończyków w kwietniu 1941 roku, powiedział: na zawsze pozostaniemy przyjaciółmi. Czujkow nie zgodził się na zawieszenie broni. Krebs odszedł i popełnił samobójstwo. Powtarzała się sytuacja z 22 czerwca 1941 roku. Żukow, pragnąc przekazać tę historyczną wiadomość, zatelefonował do Kuncewa. Oficer dyżurny znów nie chciał go połączyć. Towarzysz Stalin właśnie się położył, powiedział generał Własik. Proszę go obudzić, odparł Żukow. Sprawa jest pilna i nie może czekać do rana. Stalin
podniósł słuchawkę i wysłuchał meldunku o śmierci Hitlera. Zdążył, szubrawiec. Część dziewiąta. Niebezpieczna gra o sukcesję 1945-1949. Bomba. Szkoda, że nie schwytaliśmy go żywego, powiedział Stalin Żukowowi. Gdzie jest ciało Hitlera? Według generała Krebsa ciało zostało spalone. Stalin zabronił negocjacji. Był gotów przyjąć tylko bezwarunkową kapitulację. I nie dzwońcie do mnie, jeśli nie będzie nic pilnego. Chcę trochę odpocząć przed jutrzejszą defiladą. O 10:15 artyleria Żukowa zaczęła ostrzeliwać centrum miasta. O świcie 2 maja Berlin był jego. 4 maja pułkownik Smiersza znalazł zwęglone szczątki Hitlera i Ewy. Ciała zabrano bez wiedzy Żukowa. Stalin z upodobaniem upokarzał później marszałka, pytając, czy wie coś o zwłokach Hitlera. Tymczasem sam zainteresował się nazistowskim kierownictwem. Przesyłam wam korespondencję wysoko postawionych nazistów, znalezioną w Berlinie, napisał do niego Beria, załączając listy Himmlera do Ribbentropa. Po wojnie, przy późnym obiedzie nad Morzem Czarnym, zapytano Stalina, czy Hitler był szaleńcem, czy awanturnikiem. Zgadzam się, że był awanturnikiem, ale nie mogę się zgodzić, że był szalony. Hitler był utalentowanym człowiekiem. Tylko człowiek utalentowany mógł zjednoczyć naród niemiecki. Czy nam się to podoba, czy nie, armia radziecka walczyła na ziemi niemieckiej i dotarła do Berlina, a niemiecka klasa robotnicza nawet nie zastrajkowała przeciwko reżimowi faszystowskiemu. Czy szaleniec mógłby tak zjednoczyć naród? 9 maja Moskwa świętowała Dzień Zwycięstwa, ale zrzędliwy zwycięzca był zniecierpliwiony i zmęczony obchodami. Stalin wpadł we wściekłość, kiedy pewien młody generał podpisał w Reims niemiecką kapitulację. Przechadzając się gniewnie po gabinecie, rozkazał Żukowowi podpisać właściwy akt kapitulacji w Berlinie, gdzie zaczęła się niemiecka agresja. Ale dni chwały generałów dobiegły końca. Zjawił się Wyszyński, aby zająć się sprawami politycznymi i podczas ceremonii szeptał Żukowowi na ucho instrukcję. Stalin uważnie obserwował Żukowa i jego domniemane przejawy wielkości. Pod koniec roku wezwał go na Kreml, aby udzielić mu ostrzeżenia, że Beria i Abakumow zbierają dowody przeciwko niemu. Nie wierzę w te bzdury, ale trzymajcie się z dala od Moskwy. Nie było to trudne, ponieważ Żukow został prokonsulem Stalina w Berlinie. Stalin wysyłał swoich satrapów, aby zarządzali jego nowym imperium. Mikojan poleciał do Niemiec, by zająć się aprowizacją. Malenkow i Wozniesieński mieli rozstrzygnąć, czy należy rozgrabić niemiecki przemysł, czy też zabezpieczyć go i budować reżim satelicki. Żdanow utrzymywał dwór w Finlandii, Woroszyłow na Węgrzech, Bułganin w Polsce, Wyszyński w Rumunii.
Kiedy zjawił się Chruszczow, aby mu pogratulować, Stalin zrugał go za marnowanie jego czasu. Telefon Swietłany ucieszył Stalina. Gratulacje z okazji zwycięstwa, tato. Tak, wygraliśmy, roześmiał się. Ja też ci gratuluję. 24 maja o 8 Stalin wydał w sali Georgijewskiej bankiet dla członków politbiura i marszałków, śpiewaków, aktorów, a nawet polskich górników. Przez bramę Borowicką wjeżdżało tyle limuzyn, że robił się zator. Goście zajęli swoje miejsca i czekali w napięciu. Kiedy zjawił się Stalin, owacje i okrzyki "Ura!" rozbrzmiewały w sklepionej sali grzmiącym echem. Mołotow pił zdrowie marszałków, którzy trącali się kieliszkami z członkami politbiura, kiedy wzniósł toast za admirała Isakowa, który w 1942 roku stracił nogę. Stalin, mistrz osobistego kontaktu, podszedł do odległego stolika, by trącić się z nim kieliszkiem. Potem Stalin zaczął wychwalać naród rosyjski i wspomniał o własnych błędach. Inny naród powiedziałby rządowi nie. Nie spełniliście naszych oczekiwań, odejdźcie, a my wybierzemy sobie inny rząd, który zawrze pokój z Niemcami i zapewni nam spokojne życie. Później Stalin spytał Żukowa i marszałków. Nie uważacie, że powinniśmy uczcić klęskę faszystowskich Niemiec defiladą zwycięstwa? Stalin postanowił odebrać defiladę na koniu. Nie umiał jeździć, ale wciąż spalał go głód sławy. Zaczął więc ćwiczyć potajemnie jazdę na białym ogierze krwi arabskiej, wybranym przez Budionnego. Około 15 czerwca, tydzień przed defiladą, zjawił się w butach z cholewami i bryczesach w towarzystwie syna Wasilija. Dosiadł konia i spiął go ostrogami. Koń stanął dęba. Stalin chwycił się grzywy i próbował utrzymać się w siodle, ale spadł i uderzył się w ramię. Podnosząc się, warknął: niech Żukow odbiera defiladę, jest kawalerzystą. W Kuncewie spytał Żukowa, czy nie zapomniał, jak się jeździ konno. Nie zapomniałem, odparł Żukow. Nadal czasami jeżdżę. To dobrze. Odbierzecie defiladę. Dziękuję za zaszczyt, ale wy jesteście wodzem naczelnym i to wy powinniście ją odebrać. Jestem za stary. Wy to zróbcie. Jesteście młodsi. Żukow miał jechać na białym arabskim ogierze, którego wybrał dla niego Budionny. Następnego dnia Żukow ćwiczył na centralnym lotnisku, gdy podszedł doń Wasilij Stalin. Mówię to wam w wielkiej tajemnicy. Ojciec osobiście przygotowywał się do odebrania defilady, ale 3 dni temu koń go zrzucił. A na którym koniu jeździł wasz ojciec? Na białym arabskim ogierze, na którym wy będziecie odbierać defiladę, ale błagam, nie wspominajcie o tym ani słowem. Żukow poskromił Araba. 24 czerwca o 9:57 Żukow dosiadł ogiera w bramie Spaskiej. Lał deszcz. Zegary wybiły 10. Do defilady! Serce zabiło mi szybciej, napisał Żukow.
Jednocześnie marszałek Rokosowski czekał na czarnym rumaku budionnego o bardzo trafnym imieniu Polus biegun przy bramie Nikolskiej. Stalin w szarym płaszczu, z twarzą bez wyrazu, szedł niezdarnie, powoli, a potem lekko wspiął się po stopniach mauzoleum wraz z Berią i Malenkowem, którzy pocili się i dyszeli ciężko, starając się dotrzymać mu kroku. Kiedy tłumy ujrzały Stalina, gromkie okrzyki rozniosły się echem po całym placu. Deszcz lał strumieniami, woda spływała z daszka jego czapki. Ani razu nie otarł twarzy. Kiedy zabrzmiały dzwony, Żukow i Rokosowski wjechali na plac, obaj przemoczeni. Orkiestry zagrały „Sława tobie, Glinki”, a czołgi i katiusze zachrzęściły na bruku. Na Placu Czerwonym zapadła cisza. Potem dało się słyszeć groźne staccato setek bębnów, wspominał Jakowlew. Maszerując w zwartych formacjach i wybijając żelazny rytm, kolumny radzieckich żołnierzy przeciągały obok. 200 weteranów niosło hitlerowskie sztandary. Przed mauzoleum zrobili zwrot w prawo i cisnęli sztandary ozdobione czarnymi i szkarłatnymi swastykami pod nogi Stalina, gdzie natychmiast przemoczył je deszcz. Była to największa chwila w jego życiu. Kiedy defilada dobiegła końca, Stalin i jego towarzysze weszli do pomieszczenia za mauzoleum, gdzie czekały przekąski i napoje. To właśnie tam, według admirała Kuzniecowa, jeden z marszałków, prawdopodobnie Koniew, pierwszy zaproponował nadanie Stalinowi rangi generalissimusa. Stalin machnął lekceważąco ręką, a następnie oznajmił, że ma już 67 lat i jest zmęczony. Popracuję jeszcze 2, może 3 lata, a potem będę musiał odejść. Członkowie politbiura i marszałkowie natychmiast zakrzyknęli, że będzie żył i rządził krajem jeszcze długo. Podczas suto zakrapianych uroczystości Stalin wybuchnął śmiechem, gdy Poskierbyszow podkradł paradującemu w dyplomatycznym uniformie Wyszyńskiemu kordzik i zastąpił go kiszonym ogórkiem. Ku wielkiemu rozbawieniu Stalina napuszony były prokurator paradował przez resztę dnia ze sterczącym z pochwy warzywem, nieświadomy kpiących uśmieszków palatynów. Tego wieczoru na bankiecie dla 2,5 tysiąca oficerów Stalin, który myślał już o zacieśnieniu dyscypliny i scementowaniu Związku Radzieckiego, wzniósł toast za naród rosyjski i śrubki zwykłych ludzi, bez których my wszyscy, marszałkowie i dowódcy frontów i armii, bylibyśmy nic nie warci. W tych starannie przemyślanych toastach Stalin dał sygnał swoim dworzanom. Marszałkowie nie byli nic warci w porównaniu z narodem rosyjskim, który mogła reprezentować jedynie partia, czyli Stalin. Jego wzmianka o odejściu rozpętała wśród bezwzględnych palatynów brutalną walkę o sukcesję po dwudziestowiecznym satrapie, który ani przez chwilę nie zamierzał odchodzić. W ciągu 5 lat 3 spośród pretendentów mieli ponieść śmierć. Propozycja Koniewa pod adresem Mołotowa i Malenkowa
aby nadać Stalinowi tytuł generalissimusa i odróżnić go w ten sposób od zwykłych marszałków. Nie była całkowicie oryginalna. Suworow był generalissimusem i trąciła nieco południowoamerykańską juntą. Stalin sprzeciwił się temu pomysłowi. Cieszył się światową sławą zdobywcy, ubóstwianego, niezdarnego karła, który kroczył przez złocone i marmurowe komnaty cesarskie. Lecz Palatyni byli zdecydowani uhonorować go tytułem bohatera Związku Radzieckiego, orderem zwycięstwa i rangą generalissimusa. Towarzysz Stalin nie potrzebuje tego, oznajmił Koniewowi. Towarzysz Stalin i bez tego ma autorytet. Też wymyśliliście tytuł. Chiang Kai-shek jest generalissimusem. Franco jest generalissimusem. W ładnym towarzystwie bym się znalazł. Kaganowicz, dumny wynalazca stalinizmu, zaproponował też przemianowanie Moskwy na Stalinodar. Pomysł, z którym wystąpił już Jeżow w 1938 roku, Beria mu sekundował. To rozwścieczyło Stalina. Na co mi to potrzebne? Mądry dworzanin wyczuwa, kiedy jego pan życzy sobie w skrytości ducha, aby go nie posłuchano. Maleńkow i Beria nakłonili Kalinina do podpisania stosownego dekretu. 3 dni po defiladzie prawda poinformowała o nowym tytule i medalach Stalina. Stalin wpadł we wściekłość i wezwał Mołotowa, Maleńkowa, Berię, Żdanowa i sędziwego Kalinina, który był już bardzo chory na raka żołądka. Nie dowodziłem pułkami w polu. Odmawiam przyjęcia gwiazdy, bo na nią nie zasłużyłem. Zaczęli nalegać, lecz Stalin trwał przy swoim. Mówcie, co chcecie, nie przyjmę odznaczeń. Zauważyli jednak, że nie odmówił przyjęcia tytułu generalissimusa. Ponieważ marszałkowie przypominali teraz świąteczne choinki, kapiące od złota i pobrzękujące medalami, mundur generalissimusa musiał być absolutnie wyjątkowy. Szyjący dla elity krawiec Abraham Lerner stworzył pozłacaną, operetkową kreację ze złotą czapką. Chrulow ubrał w te godne Göringa kostiumy 3 oficerów. Kiedy Stalin wyszedł z gabinetu, żeby porozmawiać z Poskierbyszowem, warknął. Co oni tu robią? Co to za błazenada? To 3 projekty munduru generalissimusa. To nie dla mnie. Potrzebuję czegoś skromniejszego. Chcecie, żebym wyglądał jak Szwajcar? Stalin zaakceptował wreszcie białą kurtkę ze złotymi guzikami i wysokim kołnierzem i czarne spodnie z czerwonymi lampasami, w których wyglądał jak kapelmistrz, jeśli nie jak portier z Park Avenue. Kiedy włożył mundur, natychmiast tego pożałował i mruknął do Mołotowa. Dlaczego się zgodziłem? Maleńkow i Beria głowili się nad orderem. Jak sprawić, żeby go przyjął? Rozegrała się prawdziwie wodewilowa farsa, kiedy dworzanie praktycznie ścigali po całej Moskwie upartego generalissimusa, usiłując przypiąć mu medal. Najpierw Maleńkow zgodził się spróbować, lecz Stalin nie chciał go słuchać. Później przekonali Poskierbyszowa, który podjął się tego zadania, ale zrezygnował, kiedy Stalin stanowczo się sprzeciwił. Beria i Maleńkow zwerbowali Własika, lecz jemu też się nie udało. Uznali, że najlepiej zaskoczyć Stalina w ogrodzie, w
Wśród jego ukochanych róż i drzewek cytrynowych uprosili więc Orłowa, komendanta Kuncewa, aby wręczył odznaczenie. Kiedy Stalin poprosił o sekator, Orłow podał mu go, ale trzymał gwiazdę za plecami, zastanawiając się, co z nią zrobić. — Co tam chowacie? — spytał Stalin. — Pokażcie! Orłow z ociąganiem pokazał mu gwiazdę. Stalin sklął go. — Zwróćcie ją tym, którzy wymyślili tę bzdurę! Wreszcie w 1950 roku zgodził się przyjąć medal. — Dogadzacie starcowi, a zdrowia od tego nie przybywa! Nigdy nie nosił odznaczenia.